Nominał jest dobry dla nominalnej skrzyni biegów, a jeżeli skrzynia ma przejechane 300 tysięcy, a my zrobimy nominał, to na przykład skrzynia zaczyna się tłuc, po prostu. Bo jak ono się zapnie, to już ciśniemy pełen gaz i jedziemy. Natomiast jak ten lockup się rozłączy, no to wtedy pracuje przekładnia hydrokinetyczna, mamy poślizgi. Jaki tutaj jest luz? Luz według uznania. Podstawa na podstawie teflon, na teflonie piastka, na piastce turbina. U góry węższego, na dole szerszego, czyli góra to jest ta zewnętrzna krawędź. W nowszych systemach lockup jest rozsunięty, dosuwa się 1, 2, 3 i dopiero jest dosunięty. Pytanie, czy olej idzie wałkiem i zapina lockup, czy idzie obudową, czyli po zewnętrznej stronie i wtedy zapina lockup. Cześć, witajcie w drugim odcinku. Dzisiaj porozmawiamy sobie o lockupach, o sprzęgle mostkującym, sprzęgle blokującym lockup, czyli o elemencie, który no, znacząco podnosi sprawność konwertera, dzięki któremu mamy lepsze odczucia zjazdy, lepszy komfort, bardziej bezpośrednią reakcję samochodu na dodanie gazu. Dlatego, że między łopatkami pompy a turbiny w konwerterze jest poślizg, natomiast po zapięciu lockupu konwerter przenosi moment obrotowy 1:1, czyli można powiedzieć, że to sprzęgło lockup to jest coś w rodzaju sprzęgła tak jak w manualu. Jak ono się zapnie, to już ciśniemy pełen gaz i jedziemy. Natomiast jak ten lockup się rozłączy, no to wtedy pracuje przekładnia hydrokinetyczna, mamy poślizgi. Tutaj zobaczcie, mamy kawałek konwertera od Mercedesa, właściwie to mamy spód, czyli mamy obudowę, która jest przykręcona do koła zamachowego i mamy turbinę. W środek mamy włożony wałek wejściowy, który został obcięty. Jest to na żywca wzięty wałek wejściowy z 7226 z Mercedesa, obcięty tutaj w środku, jest wytoczony na wymiar, bo to jest nasz przyrząd przymiarowy do sprawdzenia średnicy, później Wam pokażę. Czyli jest to nasz przymiar. Jeżeli chwycę za wałek, będę obracał wałkiem, obracają się łopatki turbiny. No dlatego, że przez ten wielofrez turbina bezpośrednio napędza wałek wejściowy. Czyli wyjmijmy sobie teraz turbinę. Wałek wejściowy wkładam z tej strony, bo on mi teraz przeleci dalej. Ale zobaczcie, tu jest druga strona. Mniej więcej tyle jest zamontowany wałek wejściowy. Czyli jeżeli turbina się obraca, obraca się wałek wejściowy skrzyni biegu. Na turbinie zamontowany jest wielofrez. Oczywiście no tutaj może słabo będzie widać. Ciekawe, czy tu zobaczycie, o, tu widać kawałek, czy nie widać? Figę widać. No jest to tak mała sprężyna, że ja ją ledwo widzę w tym miejscu, o, gdzie jest ta wypustka, gdzie jest ta wypustka. Są tam zamontowane bardzo delikatne sprężyny, czyli połączenie pomiędzy obudową turbiny, wróć, pomiędzy wielofrezem zewnętrznym lockupu, a wielofrezem wałka wejściowego jest przez tłumik drgań, czyli przez sprężynę. I teraz o co chodzi? Wałek jest drążony. Tak jak tu widzieliście, jest otwór. W wałku jest kanał olejowy, czyli jeżeli będę dmuchał powietrzem w kanał wewnątrz wałka, tędy będzie wylatywało powietrze. Czyli znowu wałek wchodzi do podstawy konwertera w ten sposób. I teraz zróbmy sobie eksperyment. Ja wezmę sprężone powietrze. Będę dmuchał. Patrzcie sobie na przykład w tym miejscu, skup się Mariusz, spróbuj to tak uchwycić, żeby było widać miejsce, że tłok się podnosi. Ja wyjąłem uszczelnienia, żeby on sam opadał, więc usłyszycie szum powietrza wszędzie dookoła, ale mam nadzieję, że widać. No, tutaj można się przypatrzeć, czy można się przypatrzeć przy pierścieniu, w zależności od tego, gdzie lepiej będzie widać. Tutaj dobrze widać na tym wielofrezie. Oczywiście gdybym włożył uszczelnienia, to wielofrez, to tłok by się podniósł, lockup byłby zapięty, natomiast później musiałbym na siłę wciskać tego tłoka, żeby go cofnąć do tyłu, bo uszczelnienia by go trzymały. Czyli jaka jest zasada działania? Zasada działania jest taka, że tutaj mamy tłok normalny, tłok hydrauliczny. Do tłoka dostarczany jest olej. Ja na szybkości to zdemontuję, żebyście zobaczyli. Czyli mam pierścień zabezpieczający. Wyjmuję grubą tarczę metalową, zamykającą. Tutaj mam tarczę cierną, przekładkę metalową cienką. Oczywiście różne grubości w zależności od rodzaju. Znowu tarcza cierna,
i pierwsza odbita od tłoka, pierwsza taszka, którą tutaj widzimy, no i tłok. Podnoszę sobie naszego tłoka, czyli jeżeli ja będę podawał sprężone powietrze tutaj do środka, to ono będzie wylatywało, zobaczcie, tutaj macie miejsce, w którym wylatuje sprężone powietrze, jedno, drugie, trzecie. Trzecie? Mhm. Tak, trzy miejsca. Więc teraz to powietrze wlatuje pomiędzy podstawę, a pomiędzy tłoka. Tłok tutaj ma jedno uszczelnienie, ja już je wyjąłem, ale zaczekajcie moment. Bo przed szkoleniem sobie te uszczelnienia powyjmowałem. Pytanie to jest od 8 HP, które przed chwilą tutaj był. Tutaj mam uszczelnienie od Mercedesa. No, to już się naciągnęło, czyli z tego już nic nie będzie, bo jest naciągnięte, czyli prawdopodobnie no włożyłem je na siłę, ale ten konwerter prawdopodobnie jest po glikolu albo coś podobnego, ponieważ uszczelnienie jest naciągnięte, bardzo łatwo się marszczy. Ale tutaj jest jedno uszczelnienie, tutaj zobaczcie, że jest miejsce na drugie uszczelnienie, czyli są dwa uszczelnienia, dzięki czemu tutaj mam tłoka doszczelnionego, który pod wpływem ciśnienia oleju podnosi się do góry. Jak podnosi się do góry, to ściska pakiet tarcz. Jaki tutaj jest luz? Luz według uznania, z tego co wiem, to praktycznie każda firma, która regeneruje konwertery, ustawia inne luzy. My ustawiamy w zależności od ilości tarcz ciernych, dlatego że tutaj może się mieć jedną, dwie albo trzy tarcze cierne w konwerterach Mercedesa, w zależności od silnika, od przenoszonego momentu obrotowego. Generalnie luz zawsze jest i my też zawsze ten luz ustawiamy, natomiast tak mówię, wedle naszego uznania. Powiedzieć mogę tyle, że czym więcej tarcz ciernych, to ten luz zostawiamy trochę większy, żeby sprzęgło po prostu delikatnie i wolniej się załączało. Gdybyśmy na trzech tarczach zostawili bardzo mały luz, to sprzęgło mogłoby mieć tendencję do zbyt twardego, zbyt wyczuwalnego zapinania się. No i co tutaj, myślę, że żadnej filozofii nie ma. Wymieniamy inaczej. Podczas wymiany zawsze wymieniamy tarcze cierne, czyli dwie albo trzy. Weryfikujemy stan przekładek metalowych, dlatego że one tutaj bardzo często się wyklepują. Te, jeżeli sobie popatrzycie, no tego nie będzie nawet widać. One wyglądają idealnie jak nowe. Nie wiem, czy ten konwerter był regenerowany jakiś czas temu, ale generalnie nie widać na nich zużycia. Jak określić, czy one są zużyte, czy nie? Przekładacie sobie dwie tarczki, nasuwacie na siebie, strzelacie okiem po prostu tak z czoła. Jeżeli wszystko wygląda idealnie, to wtedy jedną tarczkę obracacie i znowu strzelacie okiem. I jeżeli one są wygryzione, to są wygryzione na przykład obydwie z tej strony i jest wszystko dobrze. Nie wiecie, czy ona jest wygryziona, czy ona po prostu taka ma być, taka wąska, a przerwa większa. Inaczej, wąski ząb, szeroka przerwa. Ale jak obrócicie tarczkę, to wtedy będziecie od razu widzieli, bo one się będą mijały, więc od razu widać, jak dużo są wykrojone. Tutaj one na oko wyglądają idealnie, obracając je są idealne, więc te przekładki metalowe nie musiałyby być wymienione. Po prostu byśmy je wyczyścili na maszynie szczotką drucianą, sprawdzili, jaka jest powierzchnia pod palcem. No ta przekładka metalowa zamykająca pod palcem, czuć, że ona budzi trochę wątpliwości, ponieważ ma pewne rysy widoczne gołym okiem, no i pod palcem one są wyczuwalne, więc wrzucilibyśmy to ewentualnie. No myślę, że trochę widać po prostu te rysy tutaj, one pod palcem są wyczuwalne, są minimalne i okładzina cierna ogólnie by się tutaj wyłożyła, ale są, więc ją można by było przeszlifować, jest gruba. Natomiast te wszystkie pozostałe są bardzo dobre. Tutaj widać odbicie od tłoka, natomiast jest ono pod palcem, możecie nie wierzyć, ale ono pod palcem jest niewyczuwalne, dlatego obstawiam, że ten konwerter, no nie wiem, jest aż nieprawdopodobne, żeby był w tak dobrym stanie. Po prostu to jest tylko tak jakby znak na materiale, ale jest to niewyczuwalne pod paluchem. Więc przekładki mogłyby zostać wyczyszczone, najwyżej ta jedna szlifnięta. Wymieniamy tarcze cierne. I znowu, tarcze cierne w standardzie są z czego one są? Z papieru. My dajemy z kewlaru, ponieważ są lepsze. Można jeszcze włożyć high carbon, jeżeli ktoś chce podnosić moc, dużo jeździ, ma ciężką nogę. Po prostu papier bardzo słabo znosi wysokie temperatury, a ten lockup zawsze działa w poślizgu. To znaczy, że jeżeli sobie złożymy cały pakiet sprzęgła, tak, to mamy część zewnętrzną. Złożymy to sobie na szybko. Mamy część zewnętrzną, czyli obudowę, i mamy część wewnętrzną. Wewnętrzną, czyli nasza turbina. Zadaniem sterownika jest utrzymanie poślizgu pomiędzy
obrotami silnika, a wałka wejściowego, czyli ten lockup nigdy nie, inaczej, ten lockup nie zapina się w 100%. W Mercedesie zapinany jest na trzecim biegu, bardzo często na drugim, czasami od pierwszego biegu. Jak się cofniecie do filmu o diagnostyce konwertera w Mercedesie, to zobaczycie, że tam te poślizgi są pokazane. To sprzęgło wielopłytkowe jest właśnie po to, żeby wytrzymać dużą temperaturę. Są kanały do studzenia tarcz ciernych, żeby odbierać ciepło, właśnie po to, że ten konwerter ma pracować w poślizgu. Może tyle, nie będę tu już zanudzał, nie będę przedłużał, dlatego że może sobie zrobimy jeszcze kiedyś odcinek typowo o Mercedesie. Tam na dole jest jeszcze jedno uszczelnienie. Tutaj mamy uszczelnienie na wałku wejściowym. Czyli jeżeli byśmy sobie popatrzyli, to ten wałek tutaj ma wyjść bardzo ciasno. O tym można by było powiedzieć, bo uszkodzeń w Mercedesie jest bardzo dużo, więc ja sobie temat na razie dzisiaj odpuszczam. Po prostu pokazałem, jak wygląda lockup mniej więcej, w jaki sposób jest wysterowany. I to na dzisiaj musi Wam wystarczyć. Jeżeli chcecie dokładną budowę tego konwertera, co się psuje, jak to robimy, jak wymieniamy, piszcie w komentarzach. Będziemy dodawać Wam materiały. To jest tak, to jest Mercedes, to ja już sobie odłożę te uszczelnienia, chociaż one i tak idą do wywalenia. Zobaczcie, tutaj mamy 8 HP. Ogólnie zasada działania jest identyczna. Znowu mamy tarcze cierne, przekładki metalowe, mamy tłoka. Tutaj mamy to robione taki swój przyrząd. Ogólnie troszeczkę inaczej, w Mercedesie mieliśmy stałą piastę, tutaj mamy ruchomą piastę, mamy teflon. Czyli nie mamy łożyska oporowego, w Mercedesie było łożysko, tutaj jest teflon, po którym ślizga się ta bieżnia, po tej bieżni, po tej wkładce, po tej piastce, to też jest demontowane po prostu, żeby zachować odpowiednie wymiary konwertera na wysokość, żeby był dobry. Czyli podstawa, na podstawie teflon, na teflonie piastka, na piastce turbina. Czyli tak te elementy są na sobie ułożone i znowu, jeżeli ja wezmę stężone powietrze, uszczelnienia też już mam wyjęte, leżą tutaj z boku. O, ten tu się w ogóle nie chce podnieść. A, inaczej, przepraszam Was bardzo. Dlaczego ten się nie podnosi? Dlatego, że tutaj nie ma luzu. Nawet gdybym wziął palcami, przybliż Mariusz, pokażemy. Zobaczcie, że tutaj ta tarcza ostatnia zamykająca, ja naprawdę silno ciągnę, ona prawie w ogóle się nie rusza. Dlaczego? Dlatego, że jak popatrzycie sobie generalnie wszystkie konwertery, które do nas trafiły, a nie były ruszane, czyli nikogo przed nami nie było, tak sobie powiedzmy, mają bardzo ciasno spasowane układziny cierne, można powiedzieć, że na zero. Jeżeli jest tam luz, to jest jedna, może dwie dychy, czyli generalnie luz taki, który już ciężko jest zmierzyć. Jest to tylko i wyłącznie po to, żeby odpuścił lockup i żeby nie ciągnął cały czas, ale generalnie tego luzu prawie w ogóle tam nie ma i my też staramy się to składać dość pasownie. Co by było, gdybyśmy zrobili na przykład pół milimetra czy milimetr luzu, no mógłby być taki efekt, że lockup był zapinany z takim opóźnieniem i lekkim szarpnięciem, dlatego że elektrozawór sterownik wysterowuje elektrozawór. Elektrozawór podaje olej do konwertera, do lockupu, czyli przez tą naszą piastkę. Kanałem wejściowym znowu idzie olej i tłok, ponieważ nie ma luzu, to on od razu zaczyna ciągnąć na lockupie. Inaczej, tłok nie ma luzu, więc tłok od razu zaczyna ściskać tarcze cierne, przez co konwerter, lockup od razu zaczyna przenosić moment obrotowy. A gdyby tutaj był milimetr luzu, no zróbmy sobie taki eksperyment na szybko. Wyciągnęliśmy jedną tarczę cierną. Zobaczcie, jaki jest luz. Weźmy sprężone powietrze. No też się nie podniesie. Inaczej, no nie ma uszczelnień włożonych, więc nie chcę pracować. Tak jak w Mercedesie, ale zobaczcie. Mielibyśmy taki ruch tłoka. Czyli elektrozawór mógłby zostać wysterowany, olej by poszedł do konwertera, ale zamiast już lockup się płynnie zapinać, on by szybko powędrował, uderzył i przy uderzeniu na końcu miałby twarde dopięcie, twarde zapięcie lockupu, więc to mógłby być problem. My staramy się robić tak, jak jest w oryginale.
nie ma tabeli, która by podawała, jaki ma być luz na lokapie, dlatego że nie ma procedury regeneracji. To, co ja Wam tutaj pokazuję, to jest na bazie doświadczenia, zdrowego rozsądku, wiedzy ogólnej z budowy, z podstawy mechaniki maszyn, urządzeń, z wiedzy o ślusarstwie, z wiedzy o materiałach ciernych, o sprzęgłach, sprzęgłach w motocyklach, w automatycznych skrzyniach biegów. No bo skoro takie sprzęgło mamy w automatycznej skrzyni biegów i mamy ich na przykład 4, 5, 6, a mamy lockup w konwerterze, no to analogicznie można pewne dane przenieść, jeżeli się robi dużo jednego, a w drugim podzespole takie same elementy są montowane, to analogicznie można je porównywać. No tu ciekawostka, uszczelnienie, może zbliż Mariusz, pokażemy. Uszczelnienie na konwerterze 8 HP, nie wiem na ile dobrze to będzie widać, ale ono to nie jest zwykły o-ring, to nie jest płaska gumka, to jest takie uszczelnienie z wargami, ja bym powiedział, jakie ono jest? X kształtne, czyli to jest coś w rodzaju takiego X-a. U góry węższego, na dole szerszego, czyli góra to jest ta zewnętrzna krawędź, ona idzie do tłoka, a ten szerszy X jest tutaj w piaście. No i co znowu, no, nie ma się nad czym rozczulać, żadnej tam wybitnej filozofii. Drugie uszczelnienie zewnętrzne na tłoka, tak jak w Mercedesie, nie jest to o-ring, tylko jest to taka cienka, szeroka uszczelka, specjalnie do tego dobrana. I teraz nasuwa się myśl, po co ja wyjąłem to uszczelnienie, przecież bym Wam pokazał, jak to się ładnie załącza. Ano po to, żeby wytłumaczyć Wam jedną rzecz, jeżeli mam założone uszczelnienia, to te tłoki by mi nie wpadły. No to skoro one nie wpadną, to po zapięciu lockupu, co go rozłącza? Rozłącza lockup ciśnienie oleju w konwerterze, dlatego że konwerter cały jest wypełniony olejem. Czyli na tłoka z tej strony działa ciśnienie 2-3 bary w zależności od aplikacji, od rozwiązania, od systemu. Przyjmijmy sobie roboczo, że 3 bary to jest takie maksymalne robocze ciśnienie w konwerterze, albo po prostu robocze ciśnienie oleju w konwerterze. Więc tu na tłoka działają 3 bary. Jak ja przez wałek wejściowy podam 3 bary, to ciśnienia się równoważą, czyli tłok pozostaje w stanie spoczynku. Ale jak podam więcej niż 3 bary, 3,5 bara, to tłok już się podniesie. Ile się podniesie? No trochę się podniesie, ściśnie tarcze cierne, ale jaką siłą on na nie działa? Niedużą, bo 3 bary z góry, 3,5 bara od dołu, czyli tylko pół bara więcej podnosi tego tłoka. Jak dam 4 bary, to już bar więcej. Jak podam wałkiem wejściowym 8 barów, no to z góry 3 bary, od dołu 8. 8 minus 3, 5 barów podnosi tłoka do góry, czyli tłok się zapina z pełną siłą. No i tak działa, po prostu w konwerterze jest ciśnienie, tłok musi najpierw przezwyciężyć ciśnienie, opór, siłę działającą na tłoka wynikającą z ciśnienia oleju w konwerterze, czyli najpierw musi przezwyciężyć, jak przezwycięży, to dopiero później tłok się będzie podnosił, dojdzie do lockupu i będzie go zapinał. No jest to takie, jest to generalnie proste, tylko ciężko jest to tak wytłumaczyć własnymi słowami. Mam nadzieję, że po prostu zrozumiecie. Olej jest od dołu, olej jest od góry. Od góry jest zawsze, a od dołu wtedy, kiedy sterujemy lockupem. Od góry są, przyjmijmy roboczo, 3 bary zawsze, czyli 3 bary wpychają tłoka do dołu. Jak dam 3 bary od dołu, no to nic się nie dzieje. Równowaga jest, tak? Więc od dołu musi być więcej. Więc tak to działa. W Mercedesie działa to dokładnie tak samo. I tak działają rozwiązania oparte o sprzęgło wielopłytkowe. Weźmy sobie teraz rozwiązanie takie bardziej podstawowe, czyli powiedzmy pierwotne. Właściwie to od tego można było zacząć, ale tak fajnie zacząć od czegoś ciekawszego, a nie od samych podstaw. Tutaj mamy podstawowy lockup, jaki występuje, czyli mam tarczę, dużą blachę, która dosuwana jest do obudowy. I zwróćcie uwagę, że tu jest uszczelnienie w środku, Z-bearing, i tutaj jest cała okładzina dookoła równa. Czyli okładzina jest uszczelnieniem i ten Z-bearing jest uszczelnieniem. Oczywiście tarcza lockupu jest połączona z turbiną i tu znowu mamy uszczelnienie, no u nas jest już wyjęte. Może być o-ring, może być teflon, w zależności od tego, jaki to będzie konwerter. Czyli tutaj zasada jest odwrotna niż 8 HP, niż w Mercedesie. Olej idzie środkiem, idzie wałkiem. Ponieważ idzie wałkiem, to wpada pod tłok lockupu, podnosi go do góry. Czyli pomiędzy okładziną cierną a obudową jest poduszka powietrzna cały czas. I w konwerterze mamy 3 bary ciśnienia, ale olej wlewa się środkiem. Czyli pokazując jeszcze raz. Wlewa się tędy. Ja nie mam akurat takiego wałka. Weźmy sobie roboczo ten wałek. Tak? Załóżmy, że wszedł tam głębiej. Akurat nie chce mi... A wszedł nawet. Nawet wszedł, prawie że się udało. Czyli olej
wlewa się środkiem przez wałek, wylewa się z tyłu za lokapem. Więc skoro on się tutaj wylewa, tutaj jest ciśnienie, to przesuwa tłoka do tyłu, czyli odsuwa tłoka od obudowy. Oczywiście wtedy ten olej jest siłą odśrodkową i ponieważ jest pompa, która tłoczy ten olej, więc olej naturalnie jest wypychany na zewnątrz i wędruje do środka, pomiędzy na kierownicę, na pompę, na turbinę. Natomiast to tutaj przez wałek wyjściowy jest podawany olej do konwertera. Tędy on się dostaje. I teraz co trzeba zrobić? To jeszcze raz wróćmy się. Czyli wałkiem olej się wlewa pomiędzy tłok tarczy lokapu a obudowę. Przelewa się na pozostałe elementy i koło szyjki konwertera, czyli przez szyjkę, tak sobie przyjmijmy roboczo, nieprecyzyjnie, ale roboczo, dobrze Wam to zobrazuję, przez szyjkę, czyli obok szyjki, wraca z powrotem do skrzyni biegów. Więc jeżeli ja kanał olejowy przy szyjce zablokuję, no to środkiem tłoczę, szyjkę zblokowałem, mam ciśnienie 3 bary w konwerterze. Teraz co trzeba zrobić, żeby lokap zapiąć? Żeby lokap zapiąć, trzeba odwrócić kierunek przepływu oleju. To też nie jest tak, że go odwracamy i tak dalej, ale ja w uproszczeniu. Olej przepływał stąd, wypychał tłoka i szedł do skrzyni biegów. To teraz olej musi lecieć w przeciwną stronę, uderzy o tłoka, dosunie tłoka do obudowy, no i normalnie to by wrócił środkiem, ale ponieważ tłok ma całą okładzinę, tutaj jest uszczelnienie, to nie da rady ten olej przepływać, czyli po prostu jest doszczelniony tłok, lokap się doszczelni. Jedyna nadzieja w tym, pokaż Mariusz może tutaj, że tutaj mamy mały otwór, jest to kanał spustowy ciśnienia oleju, to jest mniej więcej około 1 mm średnicy otwór przez tarczę lokapu. Po co to jest? No po to, żeby właśnie był opieg oleju w konwerterze, żeby konwerter się odpowietrzał, żeby było jakiekolwiek studzenie. Czyli lokap się zapnie, tutaj jest ciśnienie oleju, te 3, 4, 5 barów, ponieważ no, z drugiej strony nie ma nic. Po prostu podtłoczyłem olej środkiem, wylewał się na zewnątrz. A teraz tłoczę od zewnętrznej strony, no to tyle co się przez ten otwór rewizyjny przeleje, to tyle się kanałem wejściowym, czyli wałkiem wejściowym wleje do skrzyni biegów. Czym wyższe ciśnienie, tym mocniej ten tłok jest dopychany, tym mocniej jest zapięty lokap. No i co tu więcej tłumaczyć? Myślę, że w miarę rozumiecie. Zobaczymy jeszcze, prawdopodobnie poszukam, bo mam kilka filmów, które fajnie obrazują, pokazuję je na szkoleniach, jak ten tłok działa, w którą stronę to wszystko funkcjonuje, więc może zrobimy jakieś przebitki, które będą pokazywały, jak to wszystko działa. W każdym bądź razie nie ma tutaj żadnej filozofii. Po prostu ciśnienie oleju dopycha tarczę do obudowy, lokap jest zapinany na raz, czyli zawór jest wysterowany, tarcza ma się dosunąć do obudowy, ma zapiąć lokap na sztywno. Dopiero w nowszych konwerterach, nowszy, czyli to jest, dobra, 2006 rok to nie jest nowszy, ale powiedzmy, że od 2006 roku była ewidentnie faza prześlizgu, czyli lokap był rozłączony, później przez sekundę, dwie szedł w poślizgu, czyli dajmy na to ciśnienie, to były 3 bary, gdzie on ślizgał. I później ciśnienie po 2-3 sekundach było zwiększane na maksymalne na 6 barów i lokap już był zapięty cały czas. Czyli nie było takiego zapięcia jak dawniej. Inaczej, lata 90, 2000, początek 2000. Lokap rozłączony, wysterowanie, on się dosuwa i na raz jest spięty. Sekunda, lokap jest zapięty. W nowszych systemach lokap jest rozsunięty, dosuwa się 1, 2, 3 i dopiero jest dosunięty. Czyli w pewnych warunkach idzie w poślizgu. Czyli jeżeli macie skrzynię IZ na sześciobiegowe, najczęściej Volvo, Opel Insignia, jakiś Saab jeszcze, co tam jeszcze wychodziło na IZ-nie, jakieś Peugeoty, grupa PSA, czasami miała IZ-na. Jeżeli jedziecie 50, 60, 70 na godzinę po równym lub lekko pod górkę, trzeci bieg i po zapięciu trzeciego biegu czujecie takie dryp, taką krótką tarkę przez chwilę, to w tym momencie prawdopodobnie dopina się lokap, okładzina jest wyrobiona i czujecie tą taką wibrację z powodu twardej, ślizgającej, przeskakującej okładziny. To jest spowodowane właśnie tym, że sterownik stara się ten lokap dopinać przez 2, 3, 4 sekundy. W starych systemach to było na raz i to nie było, zużycie okładziny lokapu nie było tak odczuwalne. Więc co, no tu nie będziemy na razie nic więcej mówić. Rozwiązanie bardzo proste. Analogiczne rozwiązanie to jest nasz power stroke. Czyli zobacz, działa to dokładnie tak samo. Mamy tłoka, który pracuje góra-dół.
Mamy uszczelnienie tutaj. Mamy drugie uszczelnienie tutaj. Czyli dokładnie tak samo. Uszczelniamy komorę. I co, różnica jest tylko taka, że tłok jest gładki, a okładzina jest przyklejona do podstawy. Tu jeszcze jest specjalny pierścień z okładziną, czyli można by było ten pierścień wyciąć, wspawać drugi, dzięki czemu nie uszkadzamy obudowy. To jest znowu inny temat na odcinek o regeneracji konwertera. Mówiąc krótko, mamy określoną ilość regeneracji niektórych konwerterów, dlatego że nie da się zbierać materiałów w nieskończoność. Ścianka ma 5 mm, jak będzie miała 4, to na przykład już będzie za cienka, konwerter będzie pękał. Więc niektóre operacje w niektórych konwerterach da się wykonać tylko określoną ilość razy lub nawet raz, jeżeli na zbyt dużo sobie pozwolimy. A tutaj jest taka tarcza, którą można by było wyciąć i regenerować ten konwerter prawie że w nieskończoność. No i to, co pokazałem wcześniej, kanały w okładzinie ciernej właśnie po to, żeby studzić okładzinę. Dlaczego? Dlatego, że jest to diesel, tak duży silnik, okładzina bardzo mała, delikatna, czyli duża średnica tłoka, duże ciśnienie, duża średnica, więc duży moment obrotowy przenoszony, bo moment obrotowy zależy od siły w newtonach i no metry, czyli powiedzmy od rami. Siła razy ramię to jest moment siły. Więc okładzina jest stosunkowo mała, wąska, tłok jest szeroki. Popatrzcie, jaka tu by się okładzina zmieściła. Przekładając, no to tu, gdybyśmy tego tłoka podebrali trochę, to mamy spokojnie 2-2,5 cm, a tu mamy okładzinę, która ma ledwo 1,5, czyli już pierwszy patent dla tych, którzy chcą wzmacniać konwertery. Zawsze sprawdzać, czy da się włożyć szerszą okładzinę. Jeżeli się da, to założyć szerszą, to przy tym samym ciśnieniu ona przeniesie większy moment obrotowy. Diesel, duży moment obrotowy przenoszony, okładzina by się paliła nawet przez tą sekundę zapięcia, więc ma wyżłobione kanały. My kanałów byśmy nie żłobili, my byśmy tutaj po prostu dali okładzinę z kewlaru albo nawet z karbonu, w zależności kto by chciał. Tutaj prawdopodobnie wstawilibyśmy największą okładzinę, jaka się tylko zmieści, i dalibyśmy high carbon. High carbon wytrzymuje dużo wyższe temperatury, więc nie ma potrzeby, żeby robić mu jakiekolwiek kanały, po prostu zastosować high carbon i już będzie dużo, dużo lepiej. I na sam koniec, no tutaj ciekawostka, bo w sumie teraz tak patrzę, już wiem, dlaczego ten konwerter u nas leży. Zobaczcie, że tu widać wielofrez, ale ten wielofrez jest przez całą długość. Tu od samego początku on jest po prostu tak... Widać to? O, widać kawałek. Że on już jest urwany, przemielony tak, że jak się palca włoży, to szczerze to nawet nie czuć tych czarnych miejsc po wielofrezie. Jest tak... Inaczej, przemieliło wielofrez, to jest aluminiowa piastka, ją by trzeba było roznitować. Tutaj na nitach wstawić nową. Ale konwerter na razie leży, czeka na swoje dni. Tutaj ostatni przypadek, 6HP. 6HP, zasada działania właściwie to identyczna klasycznego konwertera, czyli tego naszego Power Stroke'a czy Aizina 5-biegowego. Dlatego, że mamy tutaj tłoka, tu jest tarcza, która jest przyspawana, sprężyny nie talerzowe, tylko listkowe, sprężyny listkowe. Ale generalnie tutaj mamy tłoka. Na tłoka działa ciśnienie. Ciśnienie dociska tłoka do dołu, czyli powoduje załączenie lock-upu. A teraz jak to się dzieje, że tutaj wszystko jest szczelne? Zobaczcie, to jest nasz tłok. Od środka jest przyrdzewiem. Od środka mamy miejsce na uszczelnienie, czyli zobaczcie, tutaj jest uszczelniacz. W tym miejscu. Czyli mamy uszczelnienie wewnętrzne. Po zewnętrznej stronie uszczelniają tarcze cierne, dlatego że tu jest tarcza, ładnie dookoła jest zachowana ciągłość układziny, przekładka metalowa i znowu tarcza cierna do regeneracji zanotowane. I tutaj druga podstawa, obudowa, czyli na tej obudowie są elementy cierne, powiedzmy, że pakiet sprzęgła, tak sobie możemy go nazwać. Tłok dochodzi do pakietu sprzęgła, czyli tutaj mamy uszczelnienie na tarczach ciernych, czyli tak jak w naszym klasycznym konwerterze, w środku mamy na uszczelniaczu, czyli jest tutaj jeden uszczelniacz. Oprócz tego wałek wejściowy wchodzi tutaj, czyli znowu mamy zimmering, tak w 8HP, czy tak w każdym innym konwerterze, po prostu musimy mieć ten kanał olejowy uszczelniony. I zasada działania jest taka jak w klasycznym konwerterze. Ciśnienie oleju jest w konwerterze, czyli dociska tłoka. Jeżeli olej podaje wałkiem wejściowym,
to olej będzie się wlewał tutaj pod tłoka, czyli podniesie tłoka do góry, odpuści nam lockup, czyli wlewa się wałkiem, a wylewa się koło szyjki. Żeby zapiąć lockup w 6 HP, trzeba odwrócić kierunek przepływu oleju. Może tak na szybkości powiem, no tutaj, no co wymieniamy, tak samo tarcze ciachne, przede wszystkim tutaj lecą tarcze ciachne, czyli już odpowiem teraz dla ciekawskich. Falowanie obrotów 6 HP, tarka 60, 80, 100 km na godzinę, 1500-2000 obrotów, czyli niskie obroty, nieduże prędkości, tarka, wibracje, to jest zużyta okładzina ciachna. Jeżeli okładzina ciachna się zużyje, no wy tego nie będziecie widzieć, wy tego nie poczujecie, ale ta okładzina jest jak szkło, zeszlichcona, twarda. Jeżeli miałbym tutaj okładzinę ciechną nową, to ona po prostu będzie miękka, czyli przekładając obrazowo dla was, nowa dobra okładzina to jest taka miękka gąbeczka, gąbka, którą ściskasz i ona się poddaje, ona pracuje. Stara okładzina to jest pumeks, twardy, szorstki, przyciskasz, on się nic nie zgniecie. Czyli tak pokrótce na razie. Tutaj mamy łożysko, które musi pracować w piaście. Jak ją przegrzejemy, to ściśnie nam łożysko i łożysko będzie się kleszczyć, padnie. Dalej musimy... Luzu tutaj się nie ustawia. Tutaj jest wstępne naprężenie. To znaczy, że jak zamontujecie konwerter, zamontujecie lockup tak jak teraz, dociśniecie tą piastę wewnętrzną. Nie wiem, czy to będzie widać na filmie. Spróbuj, Marcin, Mariusz, pokazać. W tym miejscu, albo tak, o, że ja dociskam, to tu jest jeszcze pewien luz. Czyli widzicie, tarcze niby już są, pakiet sprzęgła, lockupu jest już zamontowany, a ja dociskając tego tłoka jeszcze ściskam te tarcze. To jest tak zwane wstępne naprężenie w 6 HP, które zawsze musi być. Czyli pierwszy proces weryfikacji, bierzesz sprzęgło, wkładasz wałek wejściowy, jeżeli sprzęgło jest oryginalne, zaznaczam, nie było regenerowane, wkładasz wałek wejściowy, ma być pewien opór, przyjmijmy sobie 10 Nm, jak to zmierzyć, weź klucz dynamometryczny, ustaw na 8 Nm i spróbuj, włóż wałek od skrzyni biegów i spróbuj pociągnąć, pokręcić. Jeżeli wałek stoi w miejscu, a klucz ci przeskakuje przy 8 Nm, no to jest pewnie więcej, no to próbuj w górę, 9, 10. Jak ci przy 8 przeskakuje, ustaw na 5. Nie przeskakuje przy 5, to ciągnij w górę. To tak bardzo, po co ja to mówię? Po to, żebyście wiedzieli, jak to się robi. No, gdybym miał skrzynię biegów, inaczej, przesyłacie konwerter, to nie rozbieracie skrzyni biegów. Śrubokręt tam włożycie, nie ma jak obrócić tym śrubokrętem, więc fizycznie przy regeneracji konwertera nie jesteście w stanie tego sprawdzić. Natomiast gdybyście robili cokolwiek ze skrzynią biegów i zastanawiali się, czy regenerować konwerter, to możecie, jak macie rozebraną skrzynię, macie wałek wejściowy, po prostu go włożyć, chwycić rękami i pokręcić. Czy jest duży opór, czy jest taki ledwo wyczuwalny. Jak jest ledwo wyczuwalny, macie wyślizganą okładzinę. Przy regenerowanych konwerterach jest to różnie. Jedni ustawiają to wstępne naprężenie dużo większe niż było. My ustawiamy, staramy się podciągnąć do oryginału, czyli mamy pewne tabele, w których konwerterach, jakie to wstępne naprężenie jest. Ale to też zależy od technologii, mamy pewne swoje patenty, czasami ustawiamy to naprężenie znacznie poniżej, czy tam w połowie tolerancji. Dlaczego? No dlatego, że nominał jest dobry dla nominalnej skrzyni biegów, a jeżeli skrzynia ma przejechane 300 tysięcy, a my zrobimy nominał, to na przykład skrzynia zaczyna się tłuc. Po prostu to wstępne naprężenie jest tak duże, że wszystkie luzy na skrzyni wychodzą i po prostu skrzynia grzechota jak grzechotka. Więc czasami, żeby uniknąć, no powiem wprost, żeby uniknąć telefonów ze strony klienta, że zregenerowaliście konwerter, wcześniej było dobrze, a teraz coś się tłucze w skrzyni biegów, to my to naprężenie ustawiamy na mniejsze, tym bardziej, że nie wpływa ono na zapinanie się lockupu, na pracę konwertera. I nie ma tak na dobrą sprawę, to jest długi wywód, ale mogę każdemu udowodnić, że w dobrze działającej skrzyni biegów ono nie będzie miało żadnego znaczenia. Chodzi po prostu o to, żeby pakiet sprzęgła był ściśnięty, czyli czy tam będzie 1 Nm wstępnego naprężenia, czy będzie 10 Nm, czy będzie 50 Nm. Wszystkie elementy są dosunięte do siebie i właściwie to o to chodzi. I to mógłbym dyskutować z każdym jednym. Natomiast tak jak powiedziałem, różnie ustawiają. My też różnie ustawiamy w zależności od konkretnego jednego przypadku. Ale to jest ten cały niuans. No ustawicie coś, podtoczycie, a później się okaże, że przy spawaniu coś wam ściągnęło, coś wykrzywiło. Tu trzeba jeszcze zachować tak zwane odbicie. Jest masa rzeczy w tym sprzęgle, które mogą pójść nie tak, dlatego że jest bardzo mała tolerancja. Po prostu tu wszędzie jest ciasno, mówiąc wprost. Więc jest to bardzo ciężkie sprzęgło do zrobienia. No cóż, myślę, że dzięki temu przeszliśmy praktycznie przez cały przekrój sprzęgła. Sprzęgieł
Wróć. Przez lokapę przeszliśmy, czyli przez sprzęgła mostkujące. Zastanawiam się tak szybko w myślach, szukam o czym jeszcze można by było teraz na szybkości powiedzieć, ale w sumie to powiedzieliśmy od klasycznego lokapu przez 6HP, 5HP 24, 5HP 19 FLA, 5HP 30, czyli są niektóre skrzynie 5HP, które mają już taki rodzaj konwertera. Mercedesy 7G Tronic będzie wyglądał identycznie, czyli generalnie 5, 7, 9-bigowy Mercedes to już jest sprzęgło wielopłytkowe, czyli tak, 8HP, 8HP też już ma sprzęgło wielopłytkowe mokre, czyli inną, głównie to się różni kierunkiem przepływu oleju, powiedzmy sobie tak, bo reszta zostaje taka sama. Pytanie, czy olej idzie wałkiem i zapina lockup, czy idzie obudową, czyli po zewnętrznej stronie i wtedy zapina lockup. Słuchajcie, tyle, nie będę przeciągał tego odcinka. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania o lockupach, to piszcie w komentarzach. Będziemy starali się dostosować do waszych komentarzy. Myślę, że jeżeli będą chętni, to o każdym konwerterze i tak będziemy nagrywać film i pokazywać, co się uszkadza, jak ustawiamy, jak regenerujemy, co wymieniamy, jak wymieniamy, więc prawdopodobnie każdy konwerter doczeka się swojego odcinka. Natomiast na ten moment myślę, że to jest wszystko. Zapraszam do subskrypcji, jak ktoś jeszcze nie subskrybuje, to wciśnijcie ten guzik z dzwoneczkiem, żebyście nie przegapili żadnego odcinka. Proszę, komentujcie, zadawajcie pytania i do następnego razu. Trzymajcie się, cześć!